Witam serdecznie fanów Blendera. Tematem mojego dzisiejszego poradnika będzie manekin i jego animacja. Zapraszam na film instruktażowy. Manekin to obiekt zbudowany z kilku osobnych siatek 3D, a więc kilku osobnych obiektów, które zostały sparentowane do pojedynczej kości armatury. Jak sobie z tym poradzić? Jak wygenerować jakąś prostą pozę, a właściwie to układ póz składających się na animację. Tego wszystkiego dowiecie się z dzisiejszego filmu. Żeby wszystko opowiedzieć od podstaw, otworzę nowy plik Blendera, usunę wszystkie obiekty i włączę wtyczkę Rig. Jest to wtyczka Blendera. Teraz będę mógł dodać armaturę. Armaturę podstawową, humanoidalną. Armatura pojawiła się na scenie. Poprawię wygląd okien. OK. W kolejnym kroku do armatury poprzez zakładkę obiekt data wygeneruję armaturę do animacji. Armatura do animacji posiada zestaw elementów nawigacyjnych pokazanych od strony graficznej. Metarik ukryję i będę korzystał z tej nowej, wygenerowanej armatury. Tutaj wyłączę sobie widoczność niektórych akcesoriów. Tweak. I wszystko, co związane jest z kinematyką prostą. FK. Dodatkowo wcisnę klawisz Shift i kliknę tutaj w tą kratkę. Zostaną wyświetlone kości na armaturze. Teraz przejdę do trybu pozowania. I zacznę budować pozy. Wykorzystam oczywiście tutaj układ odwrotnej kinematyki. Włączę autonagrywanie. Zaznaczam wszystko. G. Klikam. I mam pierwszą klatkę kluczową utworzoną. Teraz przechodzę do klatki 30. Przełączę się do widoku bocznego. Zaznaczę ten element sterujący, ten i ten. GZ. Zrobię delikatny przysiad. GX. Rotacja. G. Tu zrotuję. R. Zaznaczam wszystko. Mam teraz taki układ. Zobaczmy, jak to wygląda. Jest ruch. Przechodzę do klatki 60. I teraz
Zaznaczę podstawę, rod, Ctrl i odwrócę zaznaczenie, GZ i wszystko zrotuję do góry. Zaznaczę ten element. GZ. Wyprostuję obiekt. Zaznaczę te elementy. R. GZ. I mam kolejną pozę utworzoną. Tak to wygląda. Teraz wrócę do klatki 30. GZ. I poprawię układ. O, i teraz jest wyskok. Dobrze. Przechodzę do klatki 90. I w klatce 90. zresetuję pozę, oczywiście zaznaczając wszystkie elementy. A. Do pozy początkowej. Usuwam transformację. I teraz zobaczmy, jak cała animacja wygląda. Można ją było tutaj jeszcze skorygować, poprawić, ale nie wiem, czy to jest już potrzebne. 120. Ustawię długość pętli. I teraz będę mógł odtwarzać w pętli, przysiad, wyskok i ręce prosto, tak? Tu jeszcze dodam klatkę kluczową. GZ. Teraz będzie wszystko poprawione. OK. Można powiedzieć, że z najbardziej pracochłonną operacją się uporałem. Mam armaturę, mam przypisaną do niej animację. Teraz opuszczę tryb pozowania, przejdę do trybu obiektowego. I tutaj wyłączę widoczność elementów i zostanę samym układem kostnym. Na scenę dodam obiekt. Pierwszym obiektem będzie sfera. Skala. GZ. Sferę ustawię tu na wysokości kości głowy. Może GY. Pracuję w trybie obiektowym. Dobrze. Teraz sferę połączę z armaturą, a dokładnie mówiąc z tą kością. Jak to zrobić? Zaznaczam sferę. Z Shiftem do zaznaczenia dodaję armaturę. Przenoszę się do trybu pozowania. Wybieram kość i wykonuję polecenie Ctrl P. I tutaj wybieram opcję kość. Już obiekt został sparentowany. Zobaczcie. Widzicie? Proste. Wracam
do trybu obiektowego. Dodaję kolejny obiekt. Cube. Skala. GZ. I tego cube'a sparentuję do tej kości. Mogę go zrobić większego, to nie ma znaczenia. Ja Wam po prostu tylko chcę pokazać sposób. I znowuż z Shiftem do zaznaczenia dodaję armaturę, tryb pozowania, wybieram kość, Ctrl-P i dodaję obiekt do aktywnej, zaznaczonej kości. Uruchamiam animację. Działa, działa. Teraz trochę trudniejsza rzecz. Jak sobie dodać obiekty i sparentować je z kończynami. Wracam do trybu obiektowego. Dodaję nowy obiekt. Niech to będzie cube. Skala. Skala Z. Tak. Teraz wejdę do trybu edycji. Zmienię nieco kształt. Skala. Tu go zwężę. To wszystko. Wracam do trybu obiektowego. Mam obiekt G. Umieszczam go tu. R. Przy nodze. Od razu go powielę. Shift D. Będę miał drugi obiekt o nazwie Cube02. R. Skala. Pozycjonuję. Dobrze. Mam przedramię i podudzie. Teraz potrzebuję obiektu symetrycznego. Jak to zrobić? Do zaznaczonego elementu dodaję modyfikator mirror. Wskazuję obiekt symetrii względem osi X, będzie to armatura. I od razu ten modyfikator mirror dodaję. Teraz mam jeden obiekt symetryczny, ale ten jeden obiekt symetryczny muszę podzielić na dwa obiekty, niezależne od siebie. Jak to robię? Przechodzę do trybu edycji, zaznaczam siatkę z jednej strony, P, separacja zgodnie z selekcją. I teraz już mam dwa odrębne obiekty. Jeden i drugi. Ten obiekt nazywa się Cube 2, a ten drugi Cube 3. Mając tak rozdzielone elementy, mogę je parentować z armaturą już w tradycyjny sposób. Zaznaczam przedramię, Shiftem armatura, pozowanie, klikam w kość, Ctrl-P, parent. Teraz już mogę od razu wybrać drugą kość, wrócić do trybu obiektowego, zaznaczyć obiekt, Shiftem armaturę, wejść do trybu pozowania i Ctrl-P. OK. Teraz popatrzmy, czy animacja działa.
działa. I właśnie, dodając kolejne elementy, możemy je podłączać do armatury i tworzyć animację. Choćby taką, jaką pokazałem na wstępie. Prawdę mówiąc, chyba nie jest to proces trudny. Musimy tutaj rozgraniczyć dwa główne obiekty. Armaturę, którą animujemy, a następnie do kości armatury przypinamy siatki 3D składające się na naszego manekina. I praktycznie to wszystko w moim dzisiejszym poradniku. Myślę, że z podobnym projektem sobie dobrze poradzicie. Dziękuję za uwagę.